Zobaczmy czy będziemy umieli obliczyć bez użycia kalkulatora wartość liczbową tego wyrażenia 256 do potęgi 47 podzielić przez 2 do potęgi 47. No jak zwykle zachęcam cię wciśnij pauzę, spróbuj najpierw to zadanie rozwiązać samodzielnie. No, jak się spojrzysz na to tak za pierwszym razem, to może się to wydawać niemożliwe do obliczenia bez kalkulatora, no bo ile to jest 2 do 47? To na pewno nie jest żadna liczba całkowita, więc jak ja mam to obliczyć? Ale tutaj kluczową, kluczową obserwacją jest zauważenie, że tu jest ten sam wykładnik w liczniku i mianowniku. Więc możemy skorzystać tutaj z takiej własności potęgowania, że jak mam iloraz dwóch takich wyrażeń potęgowych, przy czym potęga, wykładnik są takie same, to mogę napisać, że to jest x przez y do tej potęgi a. Więc z tego tutaj skorzystamy, z tej własności. I napiszemy, że w takim razie to jest 256 podzielone przez 2 i to, cał to całe do potęgi siódme. Zgodnie z tą regułą, którą tutaj przypomniałem. No dobrze, ale 256 mogę podzielić przez 2. Mogę wykonać to działanie i będę miał 128 do potęgi siódme. No już jest trochę prościej. No i teraz mogę to znowu zapisać na różne sposoby. Mogę na przykład napisać, że to jest. 128 do potęgi 1 siódma i dopiero to do potęgi czwartej. No to jest inna własność potęgowania, że jak mam coś do jakiejś potęgi do jeszcze do jakiejś potęgi, no to te, te potęgi się mnoży, te wykładniki się mnoży, czyli 1 siódma razy 4 to będzie 4 czyli to jest na pewno dobrze. Inna, inaczej mógłbym to zrobić też, bo przecież mogę napisać to też tak, że to jest 128 do potęgi czwartej i dopiero do potęgi 1 siódma. Mogę również to tak zapisać. Tylko, że tutaj to bym musiał najpierw 128 do potęgi czwartej podnieść, czyli tę dużą liczbę jeszcze do takiej wysokiej potęgi. To by było dosyć trudne, więc podejrzewam, że lepiej jest spojrzeć na to w ten sposób. Bo gdyby tutaj nam się udało obliczyć to, to by była pewnie jakaś mała liczba, i on by się to może, być może dało podnieść do czwartej potęgi. No, ktoś, to układał to zadanie i kazał nam rozwiązać to bez kalkulatora, no to chyba spodziewa się, że to. To ułożył je tak, żeby nam się to dało obliczyć bez kalkulatora. Więc tutaj mamy jedną siódmą. No to wiemy, że jedna siódma to jest pierwiastek 7 stopnia, więc powinno się dać wyciągnąć ten pierwiastek 7 stopnia. No i jak tak patrzymy na no to 128. No to bo może wiesz, może niektórzy wiedzą, że 128 to jest jakaś potęga dwójki. No to zobaczmy. Czy tak jest rzeczywiście. Weźmy, pomnóżmy, 2. Razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8, razy 2 to jest 16, razy 2 to jest 32, razy 2 to jest 64 i razy 2 to jest 128. Czyli to rzeczywiście jest 128. I tych dwójek tutaj pomnożonych mamy 7, czyli to jest 2 do potęgi siódmej, tak się to szczęśliwie składa. Czyli rzeczywiście 2 do potęgi siódmej to jest 128, czyli 128 do potęgi 1 siódma to będzie po prostu 2. Bo to jest pierwiastek 7 stopnia. Może ja to napiszę, że to jest pierwiastek 7 stopnia ze 128 i to jest po prostu 2. Czyli tutaj tę, to wyrażenie, tę liczbę mogę zastąpić przez dwójkę, to jest po prostu 2. To się równa 2 do potęgi czwartej, a 2 do potęgi czwartej no to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 4 razy 4, czyli to jest po prostu 16. Czyli widzimy, że. Udało nam się rzeczywiście obliczyć wartość tego wyrażenia, że to jest po prostu 16. Tylko zapisane w taki, taki dziwny sposób, ale po uproszczeniu widzimy, że to jest po prostu 16.